Równanie okręgu przekształcamy do klasycznej postaci kanonicznej, z której odczytujemy współrzędne środka tego okręgu i promień. Współrzędne środka to oczywiście liczby, które odpowiednio odejmujemy od x i od y, a promień to oczywiście pierwiastek kwadratowy z tej liczby po prawej stronie. Teraz wystarczy narysować ten okrąg i widzimy, że styczną jest ta prosta.